Cześć, ty Marcin, witam w kolejnym odcinku z Russian Fishing 4. Jesteśmy, no tym razem na Doniec się udałem, na taką rzeczkę, no zawsze ta rzeczka fajna dla mnie była. No teraz już nie jest taka fajna, no jakoś tutaj jest ciężej złowić różne typy ryby. Właśnie fajna ta rzeczka jest dlatego, że bo mamy różne typy ryby, możemy jakieś tam karpiki połowić, możemy jakieś tam szczupaki, sandacze połowić, są też i siotry, jak ktoś lubi, a jak ktoś nie lubi, no to może sobie ciosy. No i takimi ciosami poszedłem na klejnie, chciałem więcej tych cios, no i niestety nie udało się, bo jakoś coś gruntu nie mogłem złapać na te ciosy. Także no tak jakoś to wyszło, że tych ciosy nie było zbyt dużo. Też nastawiałem się na śledzia tego czarnomorskiego, czy jak on się mu tam nazywa. No ale też jakoś coś mi to nie wyszło. Tam gdzie kiedyś dawno temu łowiłem trofki tego śledzia, no to teraz już go nie ma. No ale to też po tym jakimś tam patchu wyszło, że tam jakiś był, z tego co widziałem, reset tych ryb i tego wszystkiego, no to wiadomo, dzięki komu ta zmiana tak nastąpiła. Co jeszcze? Zakupiłem sobie dwie wędki, jedną z nich widzicie, to jest spinning, nawet takiego miętusa sobie złowiłem jakimś tam przypadkiem. Zakupiłem sobie spinning taki no do tego kołowrotka, powiedzmy do tej alfy, którą tam mam, wykorzystuję ją teraz do spinningu, jak i do powiedzmy do gruntówki, którą też zakupiłem. Nie jest to jakaś tam super gruntówka, no ale no cóż zrobić, no jak na razie na takie mamy no możliwości, powiedzmy. No jeden z graczy powiedział mi, że ja jakoś tam sobie gówniano po prostu radzę, jeśli chodzi o levelowanie i zarabianie pieniędzy, no ale ja też się tam nie stresuję, no po prostu, no ale powiedział mi tak, no bo oglądał i no jakoś mu się to tam słabo podobało widocznie. No ale jakoś tam sobie radzę, jakoś tam pieniądze sobie zarabiam, jakoś tam to po prostu no dla fanu sobie łowię, nie tam żeby się sprężać, żeby tam na 40 któryś poziom wskoczyć, no po prostu łowię sobie rybki i tyle. Dwie trofki się mi przydarzyły, takie no po prostu, no jakoś tam się zdarzyły, no też umiejętność po prostu wędkarza, no wiedział kiedy co i rzucić i gdzie. I dlatego takie trofki, powiedzmy. A tak ogólnie, no to no co? Sandacze, cholera jasno, wypowiedzieć się mogę. Sandacze wołżańskie tam próbowałem sobie połowić. Nie za bardzo się to udawało. Może haczyk za duży, bo czwórkę miałem tylko dostępną. W tym momencie akurat nie miałem pieniędzy. Później jak tam łaziłem do sklepiku, no to zawsze zapominałem sobie zakupić haczyka. No zawsze tak mam, że gdzieś pójdę na gdzieś ze Szczecina do Krakowa, no i później z tego Krakowa już do Szczecina mi się nie chce wracać, żeby haczyk jeden kupić, no i dlatego, no to sobie myślę, no to dobra, no następnym razem, no i następnym razem też zawsze jakoś tam coś mi się zapominało, bo coś innego chciałem kupić. Takie właśnie rybki sobie tutaj połowiłem, no parę tych sandaczy się zdarzyło tam, tak jak ten 550, no to już tam troszkę płacą, nie są jakieś to tam wielkie pieniądze, ale tak jak wam mówię, no nie wiem też na jaką prędkość łowić te sandacze wołżańskie na tej rzeczce Doniec, no w ogóle nie wiem, czy chyba za dużo się tu rzeczy pozmieniało dla mnie. I dlatego no taki jestem troszkę zagubiony też może czasami. No ale powoli dojdziemy do tego rytmu, który kiedyś był właśnie w Russian Fishing.
Co jeszcze miałem mówić? Troszkę tam porobiłem sobie zanęt, tutaj widzicie sobie zestaw. Jaki używałem i używam, no w nocy na spinning wiadomo, w nocy na spinning coś tam sobie połowiłem i troszkę z rana, później to już był spławik, gruntówka. Nie było tam jakichś, no wielkiej filozofii nie ma, no w nocy wiadomo jakiś tam, no szczupaki chciałem mówić, no i taki wielki szczupak, no 30 cm, pół kilo. W nocy wiadomo spinning, tak jak widzicie. W dzień spławik razem z gruntówką, próbowałem tam jakieś karpie, no ale te karpie tutaj, no bynajmniej dla mnie, no nie za bardzo się tam sprawdzają, bynajmniej na te kulki tonące, nie wiem co tam źle ustawiam, no ale jakoś tych karpi mało łowię. Na niedźwiedzim też jakoś coś mi z tymi karpiami nie szło, parę tam złowiłem, ale no to też jakieś tam niezbyt wielkie, takie 4-kilowe, 5-kilowe. No ciosami, no ciosami w klenie poszedłem, no i tyle, no. Racicznica troszkę tam była. No racicznica to taki przypadek, bardziej, bo bardziej starałem się złowić co innego. Troszkę sobie podlewelowałem, tak jak widzicie, te zanęty, bo chcę jakoś tam na karpie mieć taką, no powiedzmy, sensowną, bo jak na razie to tam klepie byle co i to jakoś tam na karpie te, no nie za bardzo działa. No ale no powoli też. Tutaj też coś tam mówiłem, zmieniłem sobie, bo coś nie brały za bardzo mi sandacze wołżańskie, ani w ogóle sandacze, ani miętusy. No to sobie myślę, no to dobra, to trzeba zmienić, bo to nie ma sensu 10 minut tam napierdzielam tymi no po prostu woblerami i nic z tego nie ma. Czy tam gumkami, to było gumkami, no i co, mi się dobra, zmienię sobie na to, no i co, no i takie pierwsze branie od razu na tego woblerka, jakiś tam rekord tygodnia, no ten rekord tygodnia to tam za długo nie przetrzyma się, no ale taki kleń, no taki niezły, no 4,5 kilo taki kleniuch, czyli nieźle, taka trofka wpadła, no mało tego, mało punktu doświadczenia za tyklenie, no ale ogólnie no, z tymi rybami to w ogóle coś się tam pochrzaniło, że tego doświadczenia to mało dostajemy. No tak jak widzicie, za racicznicę też jeszcze mniej tych punktów doświadczenia i tego wszystkiego, no ale taka trofka, no też jakiś tam rekord tygodnia. Wiadomo, no nie wiem kto idzie na ryby i chce muszlę sobie połowić, no ale no może są jacyś tam zagorzali fanatycy. Ja przyszedłem tutaj na ryby, na ciosy, no takie taranie jakie się też mi tam połowiły. No ale też nic jakiegoś tam szczególnego. No łowiłem na haczyk 15, 16, nic też tych haczyków, no raczej jakiegoś tam tarania nie da chyba złowić, jakiegoś tam trofejnego, no tak mi się wydaje bynajmniej, bo takie jakieś mniejsze łowiłem, bardziej to się nastawiałem tutaj na te ciosy, które kiedyś tam się łowiło, no po prostu jak kutrem przez parę tam 2 godziny, no to się miało 200 sztuk tych cios, no teraz już tak nie jest, no też to też dobrze, że się tak zmieniło, nie, żebyśmy my tam farmili jak to w niektórych grach jest, że co rzut to mamy jakąś tam rybę, no i tutaj z tymi ciosami, kiedyś dawno temu to tak było, no te ciosy tutaj jak się tylko znalazło grunt, no to po prostu jak szalony brały. Co jeszcze mam? Zakupiłem sobie też, no wiadomo, nożyczki do przyponów, dlatego te przypony, jak tutaj widzicie, jakieś są tam dłuższe, bo porobiłem sobie przypony, czasami działają gorzej, ale no jak już sobie sam mogę je zrobić, no to
Bardziej mi się to podoba. No i karpie oczywiście. No to mój największy karp tutaj na dłoń jest 228 gram, czyli no bydle w ogóle no nie z tej ziemi, powiedzmy. No, no ale co zrobić? Takie oto karpie. Takie rybki połowiłem, jakieś tam do kawiarenki się przeszedłem. No i taka racicznica, no niedoża, no chyba, no nie wiem, no trofka jest, no to już jest dobrze. No w kawiarni była misja akurat na tą racicznicę, no to od razu ją tam sprzedałem na muszle i na racicznicę, no to tam 30 prawie dolców, czyli za taką muszelkę. No to nie jest źle, zawsze coś tam zarabiamy, no to też jest dobrze. Jakieś tam ciosy, też misja bardzo przyjemna, bo te ciosy jest bardzo łatwo złowić. 55 dolców chyba było za tą ciosę. No misje tutaj są fajne na tym, na tej rzeczce Doniec. Dobra, taki krótki odcinek, żeby powiedzieć wam coś, jak tam idzie postęp mój w wędkowaniu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!